Na te spotkania tegoroczne y, pozwoliłem sobie zaproponować serię kwestii historycznych. I celowo używam takiego określenia, kwestie historyczne. Może oczywiście troszkę podniosę. Y, kwestie historyczne, to znaczy te wydarzenia, te zjawiska, te zderzenia czasem, które prowokują dyskusję. Żywe dyskusje trwające także w naszych domach nad sensem, znaczeniem tych wydarzeń, albo nad bezsensem, nad tym, czy stanowią one przyczynek do dziejów polskiej dumy, czy do dziejów polskiej głupoty, do dziejów polskiej odwagi, czy do dziejów polskiej zdrady. To są zagadnienia, nad którymi trudno osiągnąć zgodę, ale jednocześnie które. Nie powinny być pomijane wzruszeniem ramion, bo jak długo spieramy się o sens polskiej historii, poszczególnych w niej wydarzeń, tak długo ta historia żyje. Jednym z tych wydarzeń, czy raczej ciągu zdarzeń, procesów historycznych, nad którymi zastanawiamy się wciąż dzisiaj w zmieniających się okolicznościach dziejowych, jest upadek. I Rzeczpospolitej. Jest czas rozbiorów, i jest próba reakcji na ten wyraźnie zbliżający się upadek. Próba, której dwoma symbolami są z jednej strony Konfederacja Barska, a z drugiej Konstytucja 3 Maja. I każda z tych prób budzi właśnie żywe po dzień dzisiejszy dyskusje. Czy dobrze, że wybuchła Konfederacja Barska, czy przyspieszyła, może właśnie pierwszy rozbiór, może to był jakiś straszny błąd? A Konstytucja Majowa, czy to powód do dumy, tak jak nauczyliśmy się tego przecież i co podkreśla tradycja 3 maja jako święta narodowego od pierwszej rocznicy Konstytucji, obchodzonego w 1792 roku, czy też i to, co stało się wtedy, w maju 1991 roku w Warszawie, przyspieszyło w istocie, pomogło planom zaborców, planom Katarzyny i Fryderyka Wilhelma, by dobić okrojoną już wcześniej Rzeczpospolitą. Te pytania chciałem dzisiaj wspólnie z Państwem rozważyć, ale chciałem zarazem. Zaproponować odniesienie tej refleksji, którą dzisiaj będziemy wspólnie prowadzili, nie tylko do wydarzeń historycznych, ale do wydarzeń nam współczesnych, jak zwykle, jak zawsze staram się to robić. Oczywiście odłożywszy na bok fartuch cechu historyków, kiedy taką korespondencję z chwilą bieżącą próbuję podkreślić, ale w przekonaniu, że jako obywatel mam prawo zastanawiać się nad. Znaczeniem historii jako pewnego rodzaju układu odniesienia dla wydarzeń współczesnych. I teraz myślę nie tylko o wydarzeniach w Polsce, tych z ostatnich kilkunastu tygodni, ale myślę o sytuacji, która dzisiaj przykuwa uwagę opinii całego świata bez mała. Chodzi mi o sytuację Stanów Zjednoczonych. Media, te najważniejsze media, zarówno na Zachodzie, jak i na wschodzie, media w Polsce, choćby widziałem dzisiaj wielkie tytuły, w gazecie wyborczej, ale one codziennie są w głównych mediach, prawda? O, o tym, jak to nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, który zostanie zaprzysiężony za kilka dni jest agentem rosyjskim, rozbija Stany Zjednoczone, rozbija Europę, rozbija Zachód. Zaciekłość tej kampanii propagandowej powoduje, że przypominam sobie te podziały, które zniszczyły Rzeczpospolitą, bo rzeczywiście Rzeczpospolitą zniszczyła przemoc zewnętrzna, ale przemoc zewnętrzna, która ufundowana była na wykorzystaniu sporów wewnętrznych w Rzeczpospolitej, na ich podsycaniu, na wykopaniu takich rowów, których pokonać się nie udało w XVIII wieku Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita była fenomenalnym wręcz można tak powiedzieć, przykładem, a może inaczej to nazwijmy, fenomenalnym poligonem metod rosyjskiej polityki imperialnej, oczywiście czerpiących z tradycji polityki imperialnej w ogóle dużo starszej od Rosji, sięgającej Rzymu starożytnego i jeszcze wcześniejszych imperiów. Bliskiego Wschodu, gdzie strategia dziel i rządź po łacinie, znana w dewizie Divide et Impera, jest podstawą, można tak powiedzieć, sukcesu, doraźnego sukcesu imperium, bo jak wiadomo, żadne nie jest wieczne. Ale rzeczywiście, w taki nowoczesny sposób, w odniesieniu do dużego państwa, jakim była Rzeczpospolita, państwa europejskiego, pierwszy raz. W nowożytnym świecie Rosja zastosowała te metody w sposób, można powiedzieć, tak perfekcyjny, dla nas zabójczy, że warto dzisiaj zajmować się tymi metodami nie tylko, by uniknąć tego losu w Polsce ale by pokazać zabójczy charakter tych metod także innym potencjalnym ich ofiarom. Ktoś powie, no przecież to śmieszne, czy Stany Zjednoczone mogą być ofiarą polityki rosyjskiej, divide et impera. Rosja oczywiście żadnego rozbioru Władimir Putin Stanów Zjednoczonych nie dokona, ale Rosja Władimira Putina jak najbardziej chce osłabić to państwo, które traktuje jako swojego głównego przeciwnika i mówi o tym otwarcie, od zawsze można powiedzieć, przynajmniej od deklaracji Bądźmy bardziej konkretni, Władimira Putina z konferencji w Monachium z lutego 2007 roku, gdzie Władimir Putin trzy lata przed tragedią Smoleńską mówił wyraźnie: Moim celem jest walka z tym Zachodem, któremu przewodzą Stany Zjednoczone. Otwarta walka, bo ten Zachód jest moim reprezentanta Imperialnej Rosji przeciwnikiem. I już kończę ten wstęp, ale, ale myślę, że, że warto Przynajmniej przez chwilę rozważyć ten scenariusz w odniesieniu do wydarzeń bieżących. Otóż myślę, że kiedy pojawiły się te spekulacje o Donaldzie Trumpie, jego powiązaniach z Rosją, o wpływie rosyjskich hakerów na wynik wyborczy, czy nawet na kampanię jeszcze wyborczą przed samym głosowaniem w Stanach Zjednoczonych, to Właściwie ja miałem przekonanie, że Władimir Putin już wygrał te wybory, zanim one się dokonały, niezależnie od tego, kto formalnie został zwycięzcą w tych wyborach czy pani Clinton, czy Donald Trump. Będąc w Stanach Zjednoczonych niedługo przed aktem wyborczym, widziałem stopień tej wzajemnej agresji obu stron konfliktu wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych. I widziałem, że bardzo trudno będzie odbudować ducha obywatelskiego republiki który tak bliski był stanom zjednoczonym i rzeczpospolitej w jej najlepszych czasach to właśnie że Rosja potrafiła wciągnąć Rosja Władimira Putina potrafiła wciągnąć w kompromitujące układy obie strony rywalizujące o fotel prezydencki w tym wyścigu zeszłorocznym Klan Clintonów skompromitowany naprawdę strasznymi dla Stanów Zjednoczonych układami dotyczącymi zawartymi z udziałem sekretarz stanu Hillary Clinton dotyczącymi eksploatacji złóż uranu w Stanach Zjednoczonych przez Rosję. No, takie układy podpisała pani Clinton oddające kontrolę Władimirowi Putinowi nad tym najbardziej strategicznym ze strategicznych złóż w Stanach Zjednoczonych. I z drugiej strony, oczywiście powszechnie znane, nagłaśniane kontakty Donalda Trumpa i niektórych członków jego tworzonej obecnie administracji z Władimirem Putinem, kontakty biznesowe. To wszystko utrwala taką sytuację, w której obie strony tego konfliktu będą mówiły: jesteście skompromitowani przez układy, przez wpływy, przez, można tak powiedzieć, powiązania z tym wrogiem, z tym zagrożeniem dla demokracji z Putinem. I to wystarczy, żeby paraliż narastał, żeby ta nienawiść wewnętrzna utrudniała odbudowanie zarówno wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, jak i odgrywanie przez ten tak ważny dla stabilizacji światowej kraj tej roli, jaką odgrywał w okresie zimnej wojny, hamując postępy Sowieckiego wtedy imperium. Otóż myślę, że w tym roku, czyli w roku 2017, warto, żebyśmy nie prześlepili wśród tylu różnych rocznic, i tych wspaniałych, i tych smutnych, budzących raczej, nie chcę powiedzieć, rozpacz, bo to nie jest właściwa postawa, ale w każdym razie. Bardzo ponure skojarzenia rocznic, jak setna rocznica bolszewickiej rewolucji, przewrotu w Piotrogrodzie. Jednocześnie wspaniała, niezwykła, choć także dreszczem przejmująca, rocznica objawień fatimskich, także setna. Mamy pięćsetną rocznicę reformacji, do której każdy doda sobie takie emocje, jakie w związku z tym przeżywa mamy przecież także rocznicę okrągłą trzechsetną koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ale to jest także również trzechsetna rocznica Sejmu Niemego. Akurat za kilka tygodni będzie ta rocznica przypadała. To jest rocznica, w której Polska, można powiedzieć, powinna przypomnieć sobie utratę niepodległości. To wtedy zaczyna się ta historia, o której mam mówić dzisiaj, dlatego zaczynam właśnie od roku 1717. Wciągnięta w wir wojny północnej przez błędy, ambicje króla Augusta II Mocnego, Polska stała się główną tej wojny ofiarą, a głównym zwycięzcą stał się ostatecznie, umiejący zbudować potęgę swojego kraju, Piotr Wielki. Piotr stopniowo uczył się polski. Nie znał jej, kiedy wstępował jako bardzo młody człowiek na tron carów rosyjskich, ale uczył się jej, zaczynał rozumieć jej znaczenie i pojął, że trzeba sparaliżować ją od wewnątrz, by ją kontrolować. To był system Piotrowy. Piotr nie był zwolennikiem rozbiorów. To jest ważne dla dalszego ciągu naszych rozważań. Piotr chciał. I zorganizował ten system, a Sejm niemy, stał się tego, można tak powiedzieć, symbolem w roku 1717. Chciał podzielić Polskę na fakcje, które będą rywalizowały o fawory w Petersburgu, już budowanej wtedy nowej stolicy Rosji. Piotr potrafił uruchomić tak swoją dyplomację, że miał osobnego przedstawiciela u każdego z czterech hetmanów Rzeczpospolitej. Koronnego i polnego i yy, yy, litewskiego yy, po dwóch hetmanów. Przy każdym był reprezentant cara Rosji. Przy królu oczywiście osobny. Jakby każda z fakcji magnackich powinna mieć swojego, przepraszam, że użyję anachronicznego określenia, oficera prowadzącego z Moskwy czy z Petersburga już wtedy. W ciągu następnych. Kilkudziesięciu lat utrwaliły się w Rzeczpospolitej rządy ambasadorów. Rządy realizujące politykę właśnie najlepiej odzwierciedloną tym hasłem divide et impera – dziel i rządź. Podział Polski na zwalczające się fakcje, obozy. Stopniowo zacznie rosnąć obóz czartoryskich cieszący się poparciem Rosji, ale kierowany przez Najświatlejszych można powiedzieć, statystów ówczesnej Rzeczpospolitej. Tak zwana familia, z którą złączona była także jako młodsza, by tak rzec, gałąź tej familii rodzina poniatowskich. A przeciwko nim potężniejsze, starsze rody, potockich przede wszystkim, radziwiłów w dużej części, inne rody, które zwalczały się nawzajem w śmiertelnej, można powiedzieć, walce wytrawiającej siły Rzeczpospolitej przez, no można powiedzieć, 50 blisko lat między Sejmem Niemym a powołaniem na tron przez Armię Rosyjską, oczywiście Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ta walka familii z obozem przeciwnym będzie pogłębiała się z kolejnymi latami Między nimi, zwłaszcza już w okresie panowania Augusta III, obóz kreatur wytworzonych wokół bardzo nieudanego władcy z dynastii wettyńskiej. Kreatur nastawionych już nie na żadną rywalizację, nie skupioną wokół jakichkolwiek programów, ale wokół wyłącznie własnej kariery, żadnej reformy, żadnej naprawy. Po prostu własny interes jedynym drogowskazem dla tych ludzi. W obozie czartoryskich familii dojrzewa pewien program reformy, którego najważniejszym elementem staje się zgłaszany już przez Stanisława Konarskiego, mądrego Piara od 1733 roku program skupienia się na niepodległości, której Filarem musi być odzyskanie zdolności rządzenia samymi sobą, a do tego drogą jest ograniczenie liberum veto. Stanisław Konarski w czasie elekcji Augusta III Mocnego, w elekcji, przypomnijmy, dwie armie rosyjskie wkroczyły do Polski, żeby ta wybrała tego kandydata, którego życzy sobie caryca, Anna Iwanowna. Y a obalić tego władcę, którego wybrała większość szlachty wtedy, czyli Stanisława Leszczyńskiego. Ta interwencja, otwarta, jawna interwencja militarna na wielką skalę kilkadziesiąt tysięcy wojska rosyjskiego wkroczyło do Polski. Spowodowała no, pierwszą, można powiedzieć, intelektualną reakcję, której autorem był Stanisław Konarski: Trzeba schować, a w każdym razie na drugi plan, przerzucić to, co było w umysłach, w przeświadczeniach szlacheckich obywateli Rzeczpospolitej najważniejsza, a mianowicie wolność indywidualną, której źrenicą było liberum veto, żeby zacząć odbudowywać niepodległość Rzeczpospolitej. Konarski pierwszy zwrócił uwagę w XVIII wieku na potrzebę innego zrozumienia niepodległości niż wolność indywidualna. Konarski pierwszy postawił dramatycznie to pytanie, gdzie się wasza wolność podzieje, jeżeli Rzeczpospolitej zabraknie. To powiedział, to napisał raczej w swoich listach poufnych na czas bez Królewia e, opublikowanych właśnie w 1733 roku. A później przygotuje pierwszy, można powiedzieć, dojrzały program Ograniczenia liberum veto. Program niezwykle mądry, przemyślany, oparty na założeniu, że nie można frontalnie niejako powiedzieć obywatelom Rzeczpospolitej: jesteście ciemną masą, jesteście idiotami, wszystko co robiliście do tej pory było złe, musicie to odrzucić. Ja jeden wiem, co jest dobre, oświecę was. Tego rodzaju oświeceniowa pycha była księdzu Konarskiemu obca. Wiedział, że trzeba przekonać obywateli do tego by skorygowali swoje kiedyś może słuszne idee obrony indywidualnej wolności wobec zmiany sytuacji zewnętrznej w której trzeba wprowadzić ograniczenie weta trzeba usprawnić sejmy żeby odzyskać właśnie kontrolę nad własnym losem ten program zacznie dojrzewać w umysłach nowych obywateli Rzeczpospolitej, dzięki wspaniałemu dziełu, które także Stanisławowi Konarskiemu zawdzięczamy, być może największemu czy najbardziej zasłużanemu Polakowi XVIII wieku. To jest oczywiście jego reforma szkół piarskich i stworzenie przez niego tej elitarnej szkoły, Kolegium Nobilium w 1740 roku założonej, która Zaczynając od dwóch bodajże, adeptów w pierwszym roku, przez swoje roczniki przeprowadzi jednak tę najbardziej można powiedzieć wykształconą elitę twórców przyszłego programu Naprawy Rzeczpospolitej. Oczywiście sąsiedzi przecież nie chcą, żeby Rzeczpospolita się zreformowała, chcą podtrzymywać ten stan wojny domowej wewnętrznej, tej Walki między poszczególnymi fakcjami. Najwięcej do powiedzenia ma naturalnie Rosja. Katarzyna decyduje się wprowadzić po śmierci Augusta III na tron Polski swojego byłego kochanka. Nie dlatego tylko, że kiedyś przez trzy lata romansowali ze sobą w Petersburgu pod okiem carycy Elżbiety Piotrownej. Kiedy Katarzyna była jeszcze tylko następczynią, znaczy żoną następcy tronu Cesarzewicza Piotra, którego później usunie z tego świata zresztą. Ale głównym powodem, dla którego Katarzyna wybrała jako kandydata na króla, i w związku z tym nominata swojego, bo kandydat Katarzyny był automatycznie nominatem, było to, że był słabszy. Był słabszym elementem familii czartoryskich od któregoś z jego wujów, starych książąt czartoryskich czy od ich, można powiedzieć, dziedzica Adama Kazimierza Czartoryskiego. Ten wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego jest jednym z powodów, dla których spieramy się. O historię XVIII wieku. Ta postać budzi namiętne spory po dzień dzisiejszy. Jedni od tego właśnie aspektu poczynając, że przez łóżko Katarzyny doszedł do tronu Władysławów, Bolesławów Sobieskiego. Wywodzi swoją nieugiętą krytykę tego władcy. Oczywiście krytykę, która na końcu ma tragiczny, można tak powiedzieć, symbol podsumowujący to panowanie, a mianowicie abdykację. Dobrowolne, można tak powiedzieć, no bo jednak musiała o tym rozstrzygnąć ostatecznie wola samego Stanisława Augusta Poniatowskiego, zrzeczenie się korony polskiej. I są tacy, którzy mówią, że w tych warunkach, tych tragicznych warunkach, w jakich Polska wtedy się znajdowała, lepszego władcy mieć nie mogliśmy. Nikt, tak jak on nie potrafił lawirować wśród tych straszliwych warunków, żeby coś dla Polski zdobyć. To jeden z wątków, które chciałem w dalszej części naszej, naszego dzisiejszego spotkania, oczywiście poruszyć. Um. Stanisław August Poniatowski, wybrany głosami 5,5 tysiąca szlachty, to skromna, jedna z najskromniejszych elekcji, jeśli idzie o ilość tych, którzy poparli wybór nowego władcy. Liczył się jeden głos Katarzyny oczywiście. Decyduje się podjąć program reform. Próbuje zerwać z gardła Polski. Linę, którą założył na to gardło Fryderyk II, zwany tak jak i Katarzyna w swoim kraju, czyli w Prusach, a Katarzyna w Rosji Wielkim. Fryderyk chciał tą pętlą, czyli cłem pruskim, udusić Polskę, chciał osłabić Polskę, chciał przede wszystkim zabrać ostatecznie. Pomoże całe, by połączyć Prusy Wschodnie ze stolicą całego państwa pruskiego, królewce, królewcem z Brandenburgią, a potem zaokrąglić jeszcze ten nabytek o Wielkopolskę, która wszak mogła Pomoże Środkowe i Zachodnie połączyć z nową zdobyczą Fryderyka Wielkiego, uzyskaną kosztem Austrii w wojnie zaborczej, która została uwieńczona triumfem pruskim nad Austrią w latach, na początku lat 40. XVIII wieku. Katarzyna nie zgadza się na program reform, który wspólnie Stanisław August Poniatowski i jego wujowie czartoryscy są gotowi przedłożyć. Istotą tego programu jest naturalnie ograniczenie WETA, czyli Sejm Skonfederowany. Sejm, w którym będzie można głosować większością, dzięki czemu będzie można zreformować ustrój, zrobić go bardziej efektywnym. Część ustawodawstwa dotyczy już także poprawienia losu mieszczan wtedy, już w latach 60., między 64 a 66. rokiem. Poprawia relacje między mieszczanami a żydowską ludnością w, w miastach. Ta cała, można tak powiedzieć, filozofia późniejszych reform, mających wzmocnić gospodarczo i społecznie Polskę, jest już w Zalążku obecna w tych próbach reformy z lat 64-66. Ale Katarzyna, przez swojego ambasadora Mikołaja Repnina. Uważnie trzyma rękę na pulsie i nie pozwala na tego rodzaju zmiany. Powołuje się na swoje tajne układy oczywiście z sąsiadami, z Prusami przede wszystkim, które od 1720 roku gwarantują, iż ustrój polski, paraliżujący ją ustrój, nie będzie zmieniony. Ale także powołuje się na swoją rolę odziedziczoną po. Piotrze I, czy od czasów Piotra I dziedziczoną, gwarantki ustroju polskiego. Właśnie tę rolę, która zaczyna się od Sejmu Niemego z 1717 roku. I kiedy stawia przed brutalnym szantażem Stanisława Augusta Poniatowskiego, Cofają się wspierający go do tej pory wujowie, czartoryscy. Ugięli się przed tym szantażem król, dłużej się wahał, ale i on się cofnął. Katarzyna tymczasem wprowadza z dwóch powodów, jak sądzę głównych, pewien projekt, który chce narzucić Polsce: projekt równouprawnienia dysydentów, czy dysunitów, a więc prawosławnych. Dysydentów, czyli protestantów. Przypomnijmy, że w tym czasie w Rzeczpospolitej liczącej mniej więcej 12-12,5 miliona mieszkańców prawosławnych było już bardzo niewielu, kilkaset tysięcy najwyżej. W ciągu już blisko 150 czy ponad 150 lat, jakie upłynęły od czasu Unii Brzeskiej, ogromna większość prawosławnych w Rzeczpospolitej przeszła na Unię. Przyzwyczaiła się do tej Unii. Mniejszość pozostawała głównie na terenach Białorusi i na części ziem ukraińskich. Na tę mniejszość i na jej sytuację zwracali już Katarzynie uwagę jej doradcy, którzy chcieli ją wykorzystać, znów użyję anachronicznego określenia, jako piątą kolumnę w Rzeczpospolitej. Mamy tam prawosławnych. Już od pokoju Grzymołtowskiego z 1686 roku Rosja ma prawo opiekować się prawosławnymi w Rzeczpospolitej. I ci prawosławni nikną, słabną, trzeba ich poprzeć. To nasi bracia w wierze, trzeba ich ratować. Potrzeptuje Katarzynie jej kolejny faworyt Zachar Czernyszow, minister wojny, czy przewodniczący kolegium wojennego w Petersburgu. Czernyszow jest liderem tej frakcji w Petersburgu, która prze już na początku lat 60 właściwie jak tylko Katarzyna została w wyniku zamachu stanu po zabiciu swojego męża jedynowładczynią Rosji, Czernyszow zmierza do tego, żeby oderwać od Rzeczpospolitej kawałek. Dlaczego? No cóż, żeby samemu powiększyć swój majątek, żeby... Zyskać dziesiątki tysięcy nowych dusz poddanych na terenach białoruskich. A używa do tego właśnie tego argumentu prawosławnego, używa prawosławnego kleru jako dostarczycieli propagandowego narzędzia, by osłabić Polskę. Katarzyna podchwytuje ten wątek, ale nie chce wcale odejść od programu Piotra, to znaczy od programu kontroli całej Rzeczypospolitej. Katarzyna nie chce rozbiorów, Katarzyna chce kontrolować całość podzieloną, skłóconą, słabą. Ale dającą, można powiedzieć, strategiczną kontrolę dzięki kontroli nad Rzeczpospolitą, możliwość kontroli, możliwość oddziaływania do środka Europy, do serca Niemiec, do Prus. Przez Rzeczpospolitą Katarzyna osacza także od północy Austrię. Katarzyna tworzy potęgę rosyjską w Europie, kontrolując całą Rzeczpospolitą. A więc Katarzyna idzie innym torem. Nadajmy prawa dyzunitom, czyli prawosławnym, których w Rzeczpospolitej katolickiej nie mają. Można zadać pytanie, a czy wtedy w Europie, w którymś kraju była tolerancja? Takiego prześladowania, jakiego doświadczali katolicy wtedy w tej oświeconej Anglii w drugiej połowie XVIII wieku na pewno żaden protestant ani żaden prawosławny nie miał najmniejszej szansy doświadczyć w Rzeczpospolitej. Ale Katarzyna chce popisać się przed filozofami, przed opinią, można powiedzieć, oświeconej Europy, właśnie wystąpieniem w sprawie praw tych niekatolików w Polsce w imieniu tolerancji, której sama rzecz jasna odmawia katolikom u siebie. I czy Fryderyk Wielki odmawia podobnie katolikom u siebie tej tolerancji w swoim państwie pruskim? Katarzyna używa tego narzędzia z jednej strony zatem, żeby uzyskać poklask oświeconych salonów Europy, ale z drugiej także, ażeby sparaliżować Polskę od środka. Skłócić i upokorzyć, poniżyć, bo to, to jest także bardzo ważna metoda, nie tylko et impera, ale poniżać cały czas swoją ofiarę, zaniżać jej samoocenę, pokazywać, że w tym skłóceniu w tym sprowadzeniu życia publicznego wyłącznie do awantur sejmikowych, nie są niczego lepszego warci, jak tylko tego, żeby rządził nimi ambasador rosyjski. To obniżanie systematyczne samooceny ofiary przez upokarzanie go, narzucanie mu gwałtem konieczności lizania butów rosyjskiego ambasadora to jest jeden z bardzo ważnych elementów strategii kontroli i podboju. Ta właśnie strategia zostaje postawiona na ostrzu noża przez ambasadora Katarzyny Repnina, który narzuca ten projekt w 1767 roku Sejmowi, nakazując wyłonienie specjalnej delegacji, która wiadomo było, że na Sejmie nie zbierze się większości, która by tego rodzaju ustawodawstwo. Uchwaliła, która by w imieniu Sejmu wybrani posłowie, na czele oczywiście z opłacanymi kreaturami rosyjskimi, uchwalili to, czego chce Katarzyna. Dodajmy zresztą, że był to bardzo przykry moment w historii kościoła katolickiego w Polsce. Katarzyna i Repnin wybierają dla Polski prymasa. Niewątpliwie był to prymas tysiąclecia, to znaczy najgorszy prymas w historii tysiąclecia Gabriel Podowski, człowiek, który podobno w swoim życiu odprawił dwie msze. Za to publicznie już jako prymas występował zawsze ze swoją kochanką, grubą mieszczką gdańską. Ten człowiek był gotów zrobić wszystko, co mu Katarzyna każe, a więc był gotów wystąpić nawet jako rzecznik tego programu, który miał obniżyć rangę religii katolickiej w Polsce. Był także autorem programu oderwania kościoła katolickiego w Polsce od Rzymu. Zaproponował Repninowi w ramach usług dla Katarzyny. Będziemy mieli Kościół katolicki, ale podlegający Katarzynie, a nie jakiemuś papieżowi w Rzymie. Ta kreatura jest symbolem tego właśnie upodlenia, do jakiego potrafiły doprowadzić rządy ambasadorskie w Warszawie i w całej Rzeczpospolitej wtedy. I wtedy właśnie, w roku 1767. Część nastawionych opozycyjnie wobec króla, nienawidzących czartoryskich, zwolenników drugiego obozu, w którym rej wiedli potoccy, także książę Karol Radziwił, panie kochanku, zawiązuje konfederację, która oczywiście prosi o protekcję ambasadora cesarzowej, Repnina. Konfederację w Radomiu, jedną z najbardziej niesławnych w historii Polski, w czerwcu 1767 roku. Dowód potwornej głupoty, nawet nie zdrady, bo tam zdrajców płatnych nie było albo było w każdym razie niewielu. Byli to ludzie całkowicie zagubieni w tym fakcyjnym zacietrzewieniu. Zrobimy wszystko, żeby dokuczyć królowi. Jeśli król mówi, a, to ja mówię nie a. Ten mechanizm niestety odnajdujemy dzisiaj w Polsce także. Odnajdujemy także w Stanach Zjednoczonych, myślę, że to samo zjawisko będzie miało miejsce. W imię tej wewnętrznej walki zrobię wszystko, żeby dokuczyć drugiej stronie. No, to co stało się mechanizmem, że tak powiem, nakręcającym sukces Rosji 10 kwietnia 2010 roku. Niezależnie od tego, co się stało w chwili katastrofy i co ją spowodowało, to co stało się tuż po katastrofie, było wynikiem działania tego mechanizmu. To, że minister Sikorski już kilkadziesiąt sekund po katastrofie, czy minut najdalej, wiedział dokładnie, jaki jest jej przebieg. Wiedział, bo nie mógł być taki, żeby dać punkty przeciwnikowi, czyli obozowi brata prezydenta, który zginął w tej katastrofie. To jest właśnie mechanizm tej fakcyjnej, zaślepionej furii, w której ginie całkowicie interes wspólny, dobro wspólne, rzecz pospolita. To właśnie legło u podstaw konfederacji radomskiej, która nagle poczuła się oszukana przez Katarzynę, kiedy okazało się, że nie będzie wymarzonej detronizacji Stanisława Augusta. Za to trzeba zgodzić się na równouprawnienie, czy w każdym razie pewne elementy równouprawnienia tolerancji dla dysydentów i dyzunitów, którzy już wcześniej zawiązali oczywiście z inicjatywy ambasadora rosyjskiego swoje konfederacje w Słucku i w Toruniu. I wtedy następuje reakcja, odszeźwienie, spóźnione otrzeźwienie tych nieszczęsnych radomszczan na czele z Karolem Radziwiłem, panie kochanku, i biskupem krakowskim Sołtykiem. Sołtyk zdecydował się wystąpić bardzo ostro przeciwko tym celom, które postawiła przed Polską Katarzyna. Jakby otrzeźwiał w ostatnim momencie, jakby chciał odkupić swoje winy, które zaprowadziły go do Konfederacji Radomskiej. I wtedy Katarzyna decyduje się na krok, a raczej w jej imieniu robi to ambasador Repnin, który Musimy przypomnieć, żeby zrozumieć sytuację, która prowadzi do Konfederacji Barskiej. 13 października 1767 roku pułkownik wojsk rosyjskich Osip Igelstrem wkracza ze swoimi kozakami do pokojów Stanisława Sołtyka w Warszawie, aresztuje biskupa krakowskiego, aresztuje Hetmana. Polnego Wacława Żewuskiego i jego syna późniejszego Targowiczanina Seweryna Żewuskiego, posła wtedy na Sejm. Aresztuje także biskupa kijowskiego Załuskiego, twórcę Biblioteki Załuskich, późniejszej Biblioteki Narodowej w Warszawie. A więc trzech senatorów i jeden poseł Rzeczpospolitej zostają po prostu. W stolicy Rzeczpospolitej aresztowani przez rosyjskie wojsko i wywiezieni do Rosji, do Kaługi, do więzienia. A Rzeczpospolita jest formalnie niepodległa, jest w doskonałych stosunkach z Rosją. To było świadome pokazanie Rzeczpospolitej, że jest niczym, że jej nie ma, że tutaj rządzi pułkownik rosyjski z nadania ambasadora i jego 300 kozaków. Proszę zapamiętać to nazwisko Osip Igelsztrem, bo ono jeszcze wróci w naszej dzisiejszej opowieści. Otóż można się zastanowić, co robić w takiej sytuacji. Był program reform, został zahamowany, sparaliżowany przez Katarzynę. Program, który opierał się na przekonaniu, że będziemy robić te reformy spokojnie, powoli, pod patronatem Rosji. Nie będziemy buntować się przeciwko Rosji. To był program czartoryskich. Nic przeciwko Rosji. Spokojnie, przekonajmy Rosję, że lepiej będzie jej zrządną Rzeczpospolitą pod jej protektoratem. Nie udało się. Nie tylko się nie udało, ale Rosja upokorzyła w potworny sposób Rzeczpospolitą i dokonała tego w sposób, można powiedzieć, najbardziej symboliczny, porywając senatorów i posła tej właśnie źrenicy wolności, czyli Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. Podpowiedzi na to, Wybucha 28 lutego w Barze na dalekich południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej Konfederacja, zawiązuje się Konfederacja. Jej głównym twórcą jest biskup kamieniecki Michał Krasiński. Niezwykła, godna pamięci postać. Człowiek, który miał program reform dla Rzeczpospolitej, nie był zwolennikiem trwania tylko. I obalenia króla dla samej przyjemności pognębienia ciołka, jak nazywano od herbu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale miał program także ograniczenia, Weta, Sejmu skonfederowanego. Miał także pewną wizję oparcia w polityce międzynarodowej, szansy walki o polską niepodległość. Liczył mianowicie na Francję, na Austrię na Turcję. Dlaczego? Bo Rosja wtedy opierała cały swój system dominacji w polityce europejskiej na tak zwanej kombinacji północnej, czy systemie północnym, w którym współpracowała ściśle z Prusami, Danią i Anglią. Przeciwko właśnie Francji, Austrii, Turcji i Szwecji. Terahuby oczywiście Mogłyby zostać zrealizowane, gdyby Polska miała gotową, zorganizowaną całą strukturę dyplomacji, gdyby Polska miała świetnie przygotowane do zwycięskiej wojny z wojskami stojącymi w Rzeczpospolitej, wojskami rosyjskimi, własną armię. Polska jej nie miała. To, co stało się w barze, było jednak przede wszystkim odruchem, nie było efektem świadomie budowanego programu, przygotowanej organizacji. Do przejęcia władzy w Rzeczpospolitej i odzyskania kontroli nad nią było odruchem podeptanej godności narodu. Pod hasłem obrony wiary katolickiej i niepodległości ten odruch ściągnie przez następne pół roku, bo to było najdłużej trwające polskie powstanie, aż do lata 1772 roku, dziesiątki tysięcy szlachty przede wszystkim, ale także w niektórych regionach, jak na przykład w Wielkopolsce przyłączać się będą chłopi, w niektórych tej Rusi bliższej tutaj kozacy ze słynnym Sawą Calińskim na czele, ale Katarzyna będzie potrafiła użyć wtedy w bardzo oryginalny sposób, co z podziwem będzie komentował Karol Marx w swojej historii Rosji tego czasu w latach 50. XIX wieku, że Katarzyna I wymyśliła rewolucję społeczną, żeby sparaliżować Rzeczpospolitą. Mianowicie w 1768 roku, skoro w barze, czyli na ruskich, ukraińskich kresach Rzeczpospolitej, zawiązała się Konfederacja wkrótce na Bratysławszczyźnie, na Humańszczyźnie wybucha wielkie, sprowokowane przez rosyjską agenturę. Powstanie kozackie, ostatnie wielkie i jedno z najkrwawszych powstań kozackich kierowane przez Gontę i Żeli, Żeliźniaka, czy Żeleźniaka, zależnie jak go wymawiamy, W którym zginęło dziesiątki tysięcy szlachty, Żydów, mieszczan polskich, kobiet i dzieci. I to sparaliżowało rzeczywiście na tym obszarze postępy Konfederacji Barskiej, ale ona przeniesie się gdzie indziej. Co wynika z tej lekcji baru? Jak ona przebiega, jak ona trwa. Otóż nie udało się zdusić Konfederacji, kiedy bar padł, a padł szybko, po kilku miesiącach, bo Konfederacja wybucha w kolejnych dzielnicach. Widać, że nie da się tego kontrolować, nie, do, nie da się tego opanować. Ambasador Repnin, który miał spacyfikować Polskę, musi wyjechać jak niepyszny z Warszawy, bo nie udało mu się utrzymać porządku w Rzeczpospolitej. Sprowokował Rzeczpospolitą, ale w istocie doprowadził do niekorzystnej sytuacji dla Rosji. Rosja straciła kontrolę nad Rzeczpospolitą. A co robi król? Król niestety popełnia jeden błąd przyciśnięty do muru szantażem Repnina. Jeżeli nie wyślesz wojska przeciwko barżanom, a barżanie oczywiście chcą detronizacji króla, więc król miał w pewnym sensie osobiste powody, by się bronić przed Konfederacją, ale jeżeli nie wyślesz wojska polskiego przeciwko barżanom, no to my wkroczymy większą siłą i dopiero zrobimy im łaźnię. To jest klasyczny szantaż stanu wojennego, prawda? Generał Jaruzelski, który wprowadza stan wojenny, żeby nie było gorzej, prawda? Wybór mniejszego zła. Nie stawiam na równi broń Boże Stanisława Augusta Poniatowskiego z generałem Jaruzelskim. Stanisław August Poniatowski był człowiekiem, który miał pewien program Naprawy Rzeczpospolitej i który przyciskany przez Rosję bardzo brutalnie próbował ten program zachować, ocalić, ale popełniał nierzadko pod tym naciskiem błędy. Ten błąd, który popełnił, zgadzając się na udział wojska polskiego pod komendą zresztą Franciszka Xawerego Branickiego, słynnego później Targowiczanina, maleje wobec faktu, że stopniowo jednak Poniatowski wycofuje się, widząc no, jakieś złagodzenie tego antykrólewskiego kursu barżan, przynajmniej w niektórych ośrodkach, bo to był bardzo, można powiedzieć, zdecentralizowany ruch. I nie chcąc właśnie prowokować wojny domowej, chcąc ograniczyć te konsekwencje, o których Rosja myślała, żeby trwała wojna domowa w Polsce. Stanisław August Poniatowski rezygnuje z udziału wojsk polskich w dalszym tłumieniu baru, kiedy zwłaszcza Turcja wypowiada wojnę Rosji w październiku 1768 roku, i odtąd pojawia się szansa, że być może bar uzyska realnego sojusznika, bo Turcja była traktowana wciąż jako potęga, nie wiadomo było, jak się ta wojna skończy. Wtedy właśnie bar podsyca swoje istnienie, trwa dalej. Kolejne dziesiątki tysięcy szlachty przyłączają się do, tej, do tego powstania. I przychodzi moment krytyczny, kiedy w roku 1770 barżanie otrzymują pomoc z Francji, i instruktor francuski, pułkownik Dumauriez, przeforsował, czy w każdym razie zachęcił w generalności konfederackiej, czyli w takim zarządzie, można powiedzieć, konfederacji, decyzję niedobrą, błędną, decyzję detronizacji króla. Generalność ogłosiła jesienią 70 roku detronizację Stanisława Augusta Poniatowskiego, co oznaczało, że no już jest wojna domowa w Polsce ogłoszona przez stronę konfederatów. Racją dla tego aktu miało być przekonanie dworów obcych, czyli przede wszystkim austriackiego i francuskiego, że to generalność jest jedyną legalną władzą w Polsce, że już nie ma króla, jest tylko konfederacja. Ale ówczesna legitymistyczna Europa patrzyła na to źle, a popatrzyła już zupełnie bardzo źle na konfederację, kiedy rok później, 3 listopada 1971 roku, dokonano tutaj w Warszawie na Marymoncie próby porwania króla. Król po kilku godzinach uwolnił się z tej próby, ale propaganda królewska i propaganda oczywiście rosyjska rozmuchała ten incydent do niemal królobójstwa. Porwał króla Stanisław Strawiński z tej samej rodziny, z której wyjdzie 80 lat później, czy 70, przepraszam, lat, 100 lat później, źle mówię, źle liczę. Igor Strawiński, wielki kompozytor rosyjski. Rosyjski dlatego, że Polski nie było przez 100 lat. I potomek starego rodu Strawińskich, Herbu Sulima, stanie się jednym z największych rosyjskich kompozytorów XX wieku. To jego przodek właśnie porwał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wtedy. W 1971 roku. To był fatalny moment, który, można powiedzieć, dokończył dzieła kompromitacji Konfederacji Barskiej w oczach międzynarodowych, zapobiegł jakimkolwiek dalszym szansom na jej sukces doraźny, polityczny, i jednocześnie przekonał Katarzynę ostatecznie, choć decyzja zapadła wcześniej w czerwcu nie w listopadzie, a w czerwcu 71 roku, ale teraz był powód, żeby jakby te decyzje ogłosić światu, że Polskę można rozebrać, że Polskę trzeba rozebrać, że trzeba się pogodzić z tym, że to, do czego namawia Katarzynę cały czas Fryderyk II, to znaczy, żeby już Rosja zrezygnowała z tego kawałka Polski, oddała Pomorza, żeby... Spełnić ten warunek, pogodzić się z uszczupleniem swoich wpływów w Polsce, ale w zamian spacyfikować ją ostatecznie z pomocą Prus i Austrii. Austria niestety okazała się pierwszym z zaborców, bo już w roku 69 węgrzy wkraczają na spisz. Niestety to smutne trochę i komplikujące nasz obraz dobrych stosunków polsko-węgierskich, że Węgrzy są pierwszym szlachta węgierska administracja węgierska, którzy biorą udział w rozbiorze polskim. Właśnie już w 1769 roku zabierają Spisz, który 250 lat wcześniej król węgierski Zygmunt oddał w zastaw Polsce Władysławowi Jagielle, a w następnym roku wkraczają do powiatów nowotarskiego, nowosądeckiego i czorsztyńskiego. To jest de facto początek rozbiorów już w 1770 roku. Namówiony do współudziału w rozbiorach Józef II, syn Marii Teresy przekonuje swoją matkę do tego, by się zgodziła na ten haniebny proceder i rzeczywiście trzy sąsiednie mocarstwa, tak jak napisał w cynicznym liście do swojego brata Henryka, Fryderyk II, połączyły się, połączyły trzy wyznania, a więc prawosławne, kalwińskie w Prusach i Katolickie w Austrii, spożywając jedną hostię Polskę. Jak napisał Fryderyk, może nie przyniesie to zbawienia naszym duszom, ale przyniesie na pewno korzyść naszym państwom. Ten cynizm, otwarty cynizm Fryderyka, oczywiście nie był prezentowany na zewnątrz. Na zewnątrz prezentowane było usprawiedliwienie rozbioru Polski jako potrzeby walki z anarchią. I tu pojawia się problem. To może gdyby nie było Konfederacji Barskiej, nie byłoby tego pretekstu, nie byłoby wobec tego pierwszego rozbioru, trwałaby dalej ta Polska. Nie rozstrzygniemy tego sporu, nie da się historii cofnąć wstecz i puścić troszkę inaczej niż miała ona naprawdę miejsce. Natomiast możemy wskazać kilka kwestii, które trzeba przy takim rozumowaniu rozważyć. Otóż pamiętajmy to potworne upodlenie przed, bezpośrednio przed wybuchem Konfederacji Barskiej, to porwanie senatorów. Czy Polska mogła pogodzić się z tym, udawać, że nic się nie stało? Czy mogła liczyć na to, że Katarzyna pozwoli na reformy, skoro do tej pory nie tylko nie pozwoliła, ale, Upodliła Polskę tak potwornie? Czy odruch walki o wolność jest nawet jeszcze bez programu głębokiego, który mieli nieliczni wśród konfederatów, jak wspomniany biskup Michał Krasiński? Czy taki odruch, w którym wzięło udział dziesiątki tysięcy szlachty, wielu zapłaciło życie, sześć tysięcy do 16, bo trudno oszacować to ostatecznie, poszło na Sybir, znaczy głównie do Kazachstanu, prawdę mówiąc dzisiejszego, na granicę z Chinami? Czy tego rodzaju odruch możemy potępić, możemy uznać za zły, błędny. Prymas Wyszyński użył kiedyś takiego porównania, mówiąc w polemice z artykułem w tygodniku powszechnym napisanym przez Stanisława Stoma potępiającym powstanie styczniowe jako odruch głupiego, polskiego. Rusofobicznego nastawienia. Prymas Wyszyński wtedy w 1963 roku zapytał, czy, czy można się dziwić ptakowi zamkniętemu w klatce, że próbuje się stamtąd wydostać. Ktoś inny użył innego porównania w odniesieniu do powstania warszawskiego. Kiedy ktoś gwałci kobietę i ta próbuje się bronić, gryzie, szarpie, czy można ją za to skrytykować, że gdyby była pokorna, spokojna, może może lepiej zniosłaby ten gwałt? To był wybór, przed którym Polska została postawiona przez Rosję w roku 1767. Polska zareagowała w sposób jedyny zdrowy, to znaczy w sposób, w którym pokazała, że nie chce być gwałcona, że gwałt nie jest jej stanem naturalnym, z którym chce żyć już zawsze. Gwałcona tyle razy, ile razy przyjdzie na to ochota. Potężnej sąsiadce czy jej kolaborantom. I to doświadczenie miało walor wstrząsu ozdrowieńczego, bo te dziesiątki tysięcy szlachty, które wzięły udział w Konfederacji Barskiej, wspominać ją będą w następnym pokoleniu jako doświadczenie formacyjne. Pamiętacie Państwo, pani Barska, to rozważania o szabli, która ciała Moskali czasie Konfederacji, które wracają u Mickiewicza, które wracają potem u Słowackiego oczywiście, wracają w tylu innych dziełach, aż po Fredrę, które kształtują naszą, można tak powiedzieć, zbiorową wyobraźnię i które kształtują pamięć i tożsamość Polaków w następnych wiekach. Bar został zapamiętany jako Pierwsze polskie powstanie narodowe w obronie niepodległości. Zobowiązanie do tego, żeby walczyć dalej. To nie znaczy, że walczyć zawsze tak samo. Może walczyć inaczej, mądrzej, skoro tak się nie udało. I to właśnie z posiegu Konfederacji Warskiej wyrasta program reform. Podjęty po Sejmie, który zatwierdził rozbiór. Stanisław August Poniatowski tyle chociaż zyskał, że. Udało się drobną część reform usprawniających zarząd wewnętrzny Rzeczpospolitej przeprowadzić, a przede wszystkim z chwilą kasaty zakonu jezuitów zainicjować dzieło Komisji Edukacji Narodowej. Szczycimy się z tego, to pierwsze świeckie Ministerstwo Edukacji, choć niektórzy krytykują. Krytykował już Adam Mickiewicz w wykładach paryskich mówiąc o duchu oświecenia, libertynizmu, który wprowadzały szkoły Komisji Edukacji Narodowej zamiast starego wychowania zgodnego z Bożą Nauką, jakie miały zdaniem Mickiewicza i tradycyjnej szlachty emanować ze szkół jezuickich przed połową XVIII wieku. Ta krytyka, podjęta później przez niektórych krytyków, także konstytucji 3 maja, wydaje mi się trudna do utrzymania. Świat się zmieniał. Żeby w tym świecie obronić niepodległość Polski, trzeba było zmodernizować także szkolnictwo, edukację. Program reformy nie jest złem w momencie, kiedy trwanie w starym gwarantuje koniec Polski gwarantuje upadek Polski. Myślę, że podjęcie programu reform w takim języku, jaki wtedy był dostępny, w języku oświecenia, był czymś, co Polsce przyniosło wiele dobra, niezależnie od słusznych na pewno punktów krytyki związanych z obyczajowymi skutkami, można tak powiedzieć, najogólniej i najpłyciej może tej modernizacji oświeceniowej. Ale te szkoły Komisji Edukacji Narodowej, przez które przejdzie 200 tysięcy absolwentów w ciągu zaledwie 20 lat, mówię o szkołach nie tylko głównych oczywiście, czyli Uniwersytecie Wileńskim i Krakowskim, czy wydziałowych, a więc tych wojewódzkich, czy podwydziałowych, powiatowych, ale nawet do tych najniższego szczebla, ona utworzyła. Praca tych szkół, te 200 tysięcy absolwentów, ludzi, którzy zostali wychowani w duchu nowoczesnego patriotyzmu. Nowoczesnego to nie znaczy gardzącego starą Polską, ale próbującego tę starą Polskę przygotować do życia w nowym świecie. To pozwoliło ostatecznie, w momencie, kiedy po latach kontrolowanego przez Rosję marazmu, Marazmu, którego symbolem był nowy ambasador rosyjski Otto Magnus Stakelberg, najdłużej urzędujący w Warszawie. W momencie nowego zawirowania politycznego związanego z nową wojną z Turcją, do której Rosja się szykowała, pozwoliło przygotować program reform i strząsnąć na chwilę tę opiekuńczą w cudzysłowie rękę Rosji. Przypomnijmy teraz w dwóch słowach tylko tę sytuację, w której stało się to możliwe. Otóż Rosja postanowiła dokończyć swoją zwycięską wojnę z Turcją, tą zaczętą w obronie Konfederacji Barskiej przez Turków w 1768 roku i zakończoną w pierwszej fazie pokojem w Kucuk-Kainardzi w 1774. Ale pozostał po tej wojnie wciąż jeszcze Hanat Krymski, okrojony już bardzo, ale półwysep krymski z Hanatem Tatarskim, wciąż podległym, no można powiedzieć formalnie już tylko sobie, ale zorientowanym tradycyjnie na Stambuł, na Konstantynopol, na Turcję. Rosja chciała ten słabiutki już Hanat Tatarski, Krym zdobyć i zrobiła to w połowie lat 80 Wtedy po raz drugi zabłysnął na arenie międzynarodowej wspomniany już nie pułkownik, wtedy tylko generał Osip Igelström. Igelström został wysłany do hana tatarskiego i porwał go. Porwał, zabrał go tradycyjną już metodą, załatwił tę sprawę. Rosja wkroczyła na Krym, zlikwidowała Hanat. Turcja ze spóźnionym nieco refleksem postanowiła dwa lata później wypowiedzieć Rosji wojnę. Katarzyna wiedziała, że ta wojna się zbliża i to w niekorzystnej dla niej konfiguracji, bo wrogo nastawiona do Rosji była także Szwecja, która próbowała również strząsnąć opiekę rosyjską z siebie. Wrogo była nastawiona Anglia, która gotowa była realnie poprzeć Turcję wtedy. Katarzyna chciała mieć spokój od strony Polski, nie chciała mieć jakiejś nowej konfederacji barskiej tutaj. Wiedział o tym, o tej zmieniającej się sytuacji doskonale ją rozumiał Król Stanisław August i prosił, błagał swoją byłą kochankę, by ta zgodziła się na spotkanie z nim chociaż na chwilę. Skorzystał z okazji, jaką była wizyta carycy w nowo przyłączonych prowincjach południowej Rosji, Noworosji, tej, do której dzisiaj nawiązuje Putin, chcąc zająć południowe wybrzeże. Ukrainy, znaczy wybrzeże Morza Czarnego, na południowe gubernie Ukrainy. To jest właśnie owa Noworosja, wtedy przyłączona przez księcia Grigoria Potjomkina do Rosji. Katarzyna odwiedzając te gubernie, wtedy właśnie powstały te słynne wioski potjomkinowskie na drodze wizyty Katarzyny w nowych posiadłościach. Na dnieprze. Pod Kaniowem zgodziła się w 1870, 1787 spotkać na chwilę dosłownie ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, który przedłożył jej pokornie projekt sprzymierzenia Rzeczpospolitej z Rosją w tej szykowanej wojnie przeciwko Turcji. Jaki był sens tego projektu? Bardzo ważny. Nie chodziło o zdobycze nad Morzem Czarnym, chociaż Stanisław August o to zabiegał, żeby chociaż symbolicznie Polska mogła odzyskać Kilię czy Białogród na wybrzeżu Morza Czarnego, tam gdzie kiedyś sięgały Lenna w czasach Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. Ale chodziło mu o coś innego, przede wszystkim o wzmocnienie polskiej armii i jeszcze ważniejsze o Sejm skonfederowany, który mógłby właśnie taką armię przygotować od strony prawnej otworzyć do niej drogę a więc naprawić ustrój przy okazji tej wojny Katarzyna przyjęła łaskawie króla choć krótko odrzuciła jednocześnie oferty wrogów króla bo król cały czas miał przeciwko sobie obóz swoich zaciętych wrogów na czele z Ignacym Potockim i yy, Swoim byłym protegowanym Franciszkiem Ksawerem Branickim. Zmieniały się te konfiguracje wrogów królewskich, ale obóz wrogi królowi zawsze był i zawsze uciekał się do pomocy Katarzyny nie mniej niż sam król i na tym polegała polityka Rosji, jeszcze raz to podkreślimy. Katarzyna wtedy oferty wrogów króla odtrąciła, bo rzeczywiście chciała mieć spokój w Polsce. Przeciwko przymierzu jednakże wypowiedziały się prusy Przymierzu Polsko-Rosyjskiemu. Nowy król rosyjski po śmierci starego Fryca, Fryderyka II, Fryderyk Wilhelm, był nie mniejszym w cudzysłowie przyjacielem Polski niż jego stryj. I oczywiście Polsce nic dobrego nie życzył. Ale w tym akurat momencie, kiedy zbliżała się wojna turecko-rosyjska, był zainteresowany osłabieniem Rosji, ponieważ chciał. Ugrać coś przy tym dla Prus. No, oczywiście Elbląg i Gdańsk, które wciąż w pierwszym rozbiorze nie zostały przyłączone do Prus. Zaoferował więc w zamian za to, za tą kontrę przeciwko przymierzu rosyjsko-polskiemu, Fryderyk Wilhelm swoje przymierze dla Polski z obietnicą jego skuteczności, jeśli Polska zapłaci za to właśnie Elblągiem i Gdańskiem. Katarzyna wycofawszy się wobec tego sprzeciwu pruskiego z idei sojuszu z Polską, zgodziła się jednak, a w każdym razie nie zaprotestowała dostatecznie jednoznacznie przeciwko skonfederowaniu Sejmu, który w 1788 roku został rozpoczęty w październiku, 6 października. 13 października 1988 roku król pruski złożył swój protest przeciwko przymierzu polsko-rosyjskiemu, a 20 października ten Sejm, który przejdzie do historii pod nazwą czteroletniego, a później wielkiego, uchwali aukcję wojska do 100 tysięcy. Fantastyczny program, no, wydawało się to właśnie o to nam chodziło, mieć nareszcie siłę zbrojną, która pozwoli nam obronić Rzeczpospolitą. Ale trzeba było mieć na to pieniądze, a Rzeczpospolita straciła jedną trzecią swojego terytorium i ponad jedną trzecią ludności w pierwszym rozbiorze. Król Pruski trzymał ją nadal, może jeszcze bardziej niż wcześniej, mocno za gardło, komorami celnymi na wiśle. To wszystko nie ułatwiało realizację programu uchwalonego w październiku 1988 roku budowy wielkiego wojska. Realnie udało się stworzyć, można tak powiedzieć, podstawy dla budowy armii na poziomie 60, 65 tysięcy żołnierzy. Król próbuje przygotować ten program reform oparty na zniesieniu liberum veto, na wprowadzeniu tronu dziedzicznego w Polsce. Liczył, że może w jego rodzinie ten dziedziczny tron zostanie ustanowiony. Na to nie było żadnej szansy ze względu na wrogość opinii szlacheckiej wobec rodów poniatowskich. Powstała wobec tego idea, by przywrócić starą i cieszącą się wciąż sympatią w opinii szlacheckiej rodzinę Wettynów do tej roli dziedziców tronu polskiego. Wszystko po to, żeby usprawnić władzę. No ale trzeba było przekonać tych, którzy bronili ustroju wolnego wyboru władcy, którzy bronili liberum veto także. Ta walka między zwolennikami reformy, która miała usprawnić państwo, a tymi, którzy chcieli bronić starej republikańskiej formy, nie była walką patriotów ze zdrajcami. To była walka, w której ścierały się racje. Wielu szczerych patriotów wierzyło, że bez tej wolności Polska zginie. Ale coraz więcej rozumiało, że trzeba tę wolność republikańską ograniczyć, żeby Polska ocalała w momencie, kiedy dookoła szaleje geopolityczna burza, a sąsiedzi pokazali już, że potrafią zabierać kawały terytorium Polski i rozbierać państwo w środku Europy. Stopniowo ten program zdobywa przewagę Zwłaszcza w momencie, kiedy król rezygnuje z oporu przeciwko przymierzu pruskiemu. Król nie był jego entuzjastą, oczywiście nie zgodził się na ustąpienie Elbląga i Gdańska, podobnie jak cała opinia szlachecka, ale zgodził się przyjąć ten sojusz z Prusami w nieszczerej wierze przez króla pruskiego zaoferowany, bo uznał, że jest to moment, w którym można przeprowadzić tę wymarzoną reformę ustrojową. Wykorzystać ten czas, który jest nie wiadomo, jak on długo będzie trwał, kiedy Rosja prowadzi wojnę z Turcją, a jednocześnie zaczęła się wojna Rosji ze Szwecją, a więc Rosja jest uwikłana na dwóch frontach militarnych. Z tyłu jeszcze wydaje się, że Anglia za chwilę wypowie wojnę Rosji, a więc jest szansa, by wykorzystać ten czas, kiedy Rosja nie interweniuje, nie ingeruje w Polsce. I tak właśnie. Dochodzi do momentu, w którym może być uchwalona najważniejsza część ustawodawstwa Sejmu Czteroletniego prawo o miastach z 18 kwietnia 1991 roku, dające nareszcie uprawnienia tej tak ważnej części składowej społeczeństwa polskiego i tak ważnej gospodarczo zwłaszcza części społeczeństwa polskiego, a później, zanim jeszcze zdążyła, wrócić część opozycyjnie nastawionych posłów wobec projektu reform. Z wakacji związanych z późnymi tego roku świętami wielkanocnymi, ta, można tak powiedzieć, popierająca reformę, część przeforsowała 3 maja 1791 roku ustawę zasadniczą. Pozwolę sobie przeczytać wstęp do tej ustawy, byście Państwo usłyszeli, jaki był jej sens najważniejszy. Oczywiście, Zaczynała się w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, pisząc dalej, że uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z spory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła. To było najważniejsze poczucie wtedy na Sejmie. Myślę, że dzisiaj umiemy to sobie wyobrazić: poczucie, że nareszcie nie ambasador rosyjski decyduje za nas, i nie ambasador pruski. Ten oczywiście manipuluje, wpływa, ale my, posłowie, zebrani na sali Sejmowej, możemy swobodnie o sobie decydować, debatować. Jedni są za, drudzy przeciw. Niektórzy, wiadomo, są przekupieni przez y, obce dwory, ale. Nie jest z góry ustalone, co uchwalimy w kalendarzyku ambasadora rosyjskiego. To my decydujemy o przyszłości Polski. My wybrani na posłów tego Sejmu przez wolnych obywateli na sejmikach, przed nimi odpowiedzialni. To poczucie, że decydujemy sami o sobie, było tak ważne. Wolni od hańbiących, od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą. Egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Niniejszą konstytucję uchwalamy. To poczucie właśnie momentu powrotu niepodległości było tutaj decydujące. Konstytucja podziwiana w opinii, można tak powiedzieć, Konserwatywno-liberalnej Europy, której głosem najdonioślejszym był angielski filozof tego nurtu, Edmund Burke, krytykujący wtedy bardzo rewolucję francuską i przeciwstawiający jej właśnie polską rewolucję majową, uważając, że to jest ta roztropna, nie idąca po trupach swoich ofiar, ale bezkrwawa rewolucja szczęśliwej zmiany czy korekty raczej ustroju. Ta ustawa. Przede wszystkim tworzyła nadzieję na utrzymanie niepodległości przez tę reformę ustrojową, która pozwalała skutecznie prowadzić debaty sejmowe do konkluzji, do ustaw, do takich ustaw właśnie jak prawo o miastach, do ustaw, które były dalej przygotowywane w toku Sejmu Czteroletniego, a które w pewnym sensie przerwie dopiero interwencja Katarzyny w roku 1792. Katarzyna miała ręce rozwiązane wtedy dopiero, kiedy już losy wojny z Turcją były praktycznie przesądzone na jej korzyść i kiedy zawarła pokój ze Szwedami w Werele. Kto zawarł pokój w Werele? Wysłała tam generała Osipa Igelsztrema. Kiedy król szwedzki dowiedział się, że Igelsztrem jedzie z nim negocjować, natychmiast podpisał pokój. Wiedział, że może pojechać gdzieś daleko i nie wrócić. A więc był pokój ze szwedami, zbliżał się pokój z Turcją, Katarzyna mogła zająć się Polską. I tu powstaje następny dramatyczny problem. Problem jeden związany z konstytucją 3 maja jest taki, czy była to konstytucja, która była zdradą Starego Ustroju Rzeczpospolitej, porzuceniem tej republikańskiej wolności, z którą była związana tożsamość Polska. Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich z literatur słowiańskich w pewnym sensie przychyla się do takiej lekkiej krytyki, nie frontalnej, ale jednak lekkiej krytyki konstytucji majowej, że była de facto zamachem stanu przeciwko starożytnej konstytucji wolnościowej Polski. Zwłaszcza chodzi tutaj oczywiście o, o kwestię wprowadzenia dziedzicznego tronu. Ale przecież można by przeciwstawić autorytetowi największego polskiego poety wolę samych zainteresowanych obywateli bo o ile można powiedzieć że 3 maja uchwalenie konstytucji odbyło się w warunkach no można powiedzieć pozwalających postawić znak zapytania czy wszystko było w porządku wobec tych posłów którzy nie zdążyli przyjechać którzy nie zdążyli wyrazić swojego sprzeciwu ale w lutym roku 1992 odbyły się w całej Polsce sejmiki, które w pewnym sensie były ważniejsze od sejmów, bo na nich szersza reprezentacja obywateli wyrażała swoje zdanie. I sejmiki jednoznacznie w lutym 1992 roku zaakceptowały, niejako ratyfikowały Konstytucję Majową. I to wytrąca de facto z rąk krytyków Konstytucji jako nielegalnego postępku ich główny argument. Opinia szlachecka przyjęła. Konstytucję Majową jako słuszną naprawę, krok w słusznym kierunku wobec sytuacji, w której trzeba ratować Rzeczpospolitą nadzwyczajnymi środkami. Ale jest następny punkt. Konstytucja uchwalona i jakie są jej konsekwencje? Wkracza armia Katarzyny, i ta armia polska, przygotowywana w konsekwencji uchwały o aukcji wojska do 100 tysięcy, de facto do nieco, znaczy między 50 a 60 tysięcy walczy jakoś tak no można powiedzieć dzielnie tam zostaje ustanowiona przecież na pamiątkę pierwszej bitwy niezwykle ważna nagroda order virtuti militari który dostaje w pierwszym rozdaniu Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski ale nie jest to walka prowadzona przez wojsko polskie na śmierć i życie to jest takie osłanianie odwrót Armii, która jest częściowo przygotowana, nie ma jeszcze dużo fabryk broni. Jest jedna fabryka broni w Kozienicach, są huty, ludwisarnie, które mogłyby rozwinąć się do, do przemysłu własnego, obronnego. Ale Polska jeszcze do konfrontacji z Rosją militarnej nie jest gotowa. Choć duży postęp gospodarczy się dokonał mimo wszystko w poprzednich latach. A więc. Czy roztropnie było prowokować Rosję, skoro nie byliśmy gotowi wygrać z nią wojnę, a trudno było się spodziewać, że ona bez wojny tę zmianę ustroju przyjmie? Ten argument podnoszą wszyscy zwolennicy trwania Polski przy Rosji. Takich zwolenników zgrupuje wkrótce, w roku 1992, właśnie Konfederacja Targowicka. Ale takich zwolenników do dzisiaj mamy. Prawda? Y Oczywiście wielu ich było i czy raczej odezwało się po 1945 roku na czele z Aleksandrem Bocheńskim, który wtedy w swoich dziejach głupoty w Polsce jako jeden z najważniejszych rozdziałów postawił ten właśnie. Po co było prowokować Rosję? Trzeba było przy Rosji stać, może spokojnie byśmy dożyli czasów napoleońskich, może wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ta głupia konstytucja i jeszcze głupsze powstanie kościuszkowskie. Znów możemy zadać to pytanie, czy rzeczywiście można było liczyć na takie bierne trwanie, czy można było przekonać tych obywateli Rzeczpospolitej wtedy, w końcu lat 80., żeby czekali na lepsze czasy. Najczęściej ci, którzy formułują takie zarzuty, uwagi o głupocie polskiej, nie mają zielonego pojęcia o historii, o źródłach historycznych, nie znają epoki. Gdyby znali, może by wiedzieli na przykład o porwaniu Tysięcy polskich chłopów w roku 1987 przez rosyjskie wojsko, przez pułk stacjonujący na terenie Noworosji, no, potrzebni byli chłopi, żeby zasiedlać te nowe tereny przyłączone do Rosji. No to bierzemy ich z Polski, prawda? To było coś takiego jak ten gwałt na senatorach 20 lat wcześniej. Tylko teraz tysiącami porywano polskich chłopów. No i można było mówić no niech tak będzie dalej niech porywają sobie tych chłopów niech porywają senatorów a my spokojnie tu zbudujemy fabryki broni zreformujemy po cichu ustrój Katarzyna nie była ślepa jej ambasadorowie nie byli ślepi nie pozwoliliby na zreformowanie ustroju ani na te fabryki broni, które pozwoliły Polskę lepiej przygotować do konfrontacji z nią. Nie, trzeba było próbować szukać tej szansy, kiedy ona zdawała się majaczyć na horyzoncie. Król Pruski nie był dobrym sojusznikiem i wiele osób przed tym sojuszem przestrzegało. Ale była realna szansa na to, że przez kilka lat Katarzyna będzie uwiązana wojnami z przeciwnikami na południu i na północy, i że Anglia włączy się do tej wojny. Wycofał się z projektu, który realnie rozważał wtedy brytyjski. Minister Pitt młodszy, ze względu na sprzeciw angielskiej opinii publicznej przeciwko wojnie z Rosją. On chciał wojny, większość Anglików nie chciała. Trudno było to wszystko przewidzieć. Była wtedy koniunktura na próbę wybicia się na niepodległość. Polska tę próbę podjęła, nie potrafiła się obronić w 1992 roku. Główna wina, niestety, spada na tego, który był formalnie głównodowodzącym. Był nim król Stanisław August Poniatowski. Jego decyzja podjęta 23 lipca 1792 roku jest niestety smutnym rozdziałem w historii polskiej hańby. Król zdecydował się wtedy przystąpić do Targowicy. Oczywiście, po co powstała Targowica, nie trzeba tłumaczyć w jakich okolicznościach obóz zdrajców, który miał przygotować wkroczenie armii rosyjskiej do Polski. Ale król miał do wyboru pojechać do obozu armii, która walczyła wtedy z armią rosyjską, wzmocnić ten opór, czekać, nadal protestować, czekać na zmianę koniunktury politycznej. Wyrok już nad Polską wisiał, wyrok drugiego rozbioru. Ten wyrok spadł, mimo iż król łudził się, bo tak go przekonywał ambasador rosyjski wtedy w Warszawie. Jak przyłączysz się, panie, do nas, do Targowicy, do ludzi słusznie myślących, to wtedy ocalisz Polskę przed rozbiorem. Król przyłączył się i przed rozbiorem oczywiście Polski nie ocalił. Powstanie, które wybuchnie, Dwa lata później powstanie kościuszkowskie sprowo sprowokował nie kto inny jak znany nam już bohater Osip Igelström. Przysłany do Warszawy na ambasadora Katarzyny w 93 roku, pod koniec tego roku, był symbolem zamiarów Katarzyny wobec tej kadłubowej Polski, jaka została po drugim rozbiorze. Zlikwidować ją do końca. Gelsztrem w sobie właściwy sposób starał się sprowokować Polaków do reakcji. I ta reakcja nastąpiła to była reakcja obrony polskiej godności przed podeptaniem, przed likwidacją ostateczną polskiej armii. Wtedy została zarządzona redukcja z 35 do 15 tysięcy. To była reakcja także oparta na nadziei, że może republikańska Francja wtedy, ta jakobińska Francja rzucając wyzwanie całemu porządkowi politycznemu Europy, pomoże Polsce wybuchło powstanie kościuszkowskie Polska tego powstania choć już na innej zupełnie zasadzie prowadzonego niż poprzednia wojna na zasadzie mobilizacji sił społecznej walki do końca walki wciągającej także masy chłopskie czy próbującej wciągnąć masy chłopskie Polska i tej walki nie wygrała Czy to znaczy że źle zrobiła przystępując do walki to jest spór właśnie spór który trwa może lepiej było ten kadłubek, który został bronić, czyli nic nie robić, nie ruszać się, czekać, aż przyjdzie jakaś łaska z Petersburga. Niestety właśnie nominacja Igelstrema i prześledzenie szczegółów polityki rosyjskiej wcześniejszej świadczy o tym, że Rosja zdecydowała już wcześniej o ostatecznym losie Rzeczpospolitej. Ten kadłubek nie był już jej potrzebny. Smutno brzmią Ostatnie listy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wysyłane w momencie kiedy musiał zdecydować jak przechodzi do historii. Bo po dokonanym realnie akcie trzeciego rozbioru pozostawał on król polski, symbol jej wysiłku reformatorskiego, główny przecież autor Konstytucji 3 Maja. Symbol tego wspaniałego wzrostu kulturalnego, którego tyle cudownych świadectw mamy w Warszawie, i z którego korzystała Polska później przez dziesięciolecia. Król zdecydował się jednak wtedy, i to jest decyzja na pewno zła, fatalna. Zdecydował się zgodzić z żądaniem Katarzyny, by oddać koronę, by abdykować. W liście do swojego współpracownika, Kaetano Gigiottiego, pisanym z Grodna, 31 stycznia 1996 roku, tak usprawiedliwiał się, można powiedzieć, czy raczej pisał o, o swojej o sytuacji Stanisław August. Życzę, aby łazienki spodobały się królowi Prus, Warszawa. Dostała się prusą, tak by zechciał za nie dobrze zapłacić. Książę Repnin okazał mi delikatną grzeczność, każąc powiedzieć, że nie zobaczę od dzisiaj w ciągu dnia żadnego Rosjanina. Właśnie dzisiaj, kiedy dokonuje się uroczyście objęcie w posiadanie Litwy i połowy Polski przez imperatorową. Tyle miał pociechy król w momencie, kiedy składał koronę, że książę Repnin, który znowu objął nad nim nadzór, pozwolił mu przez dzień nie spotykać się z Rosjanami. Ten smutny symbol upodlenia Polski w tym momencie. Kładziemy na jednej szali, by zastanowić się w tym sporze, czy lepiej było nic nie robić, czy lepiej było nie ryzykować życia Rzeczpospolitej, podejmując to dzieło reform, które podjął Stanisław August. Skoro ostatecznie on, autor tego programu, nie zdecydował się bronić go do końca, to pytanie wraca do nas, ale musimy przypomnieć sobie, że wraca ona do nas przez pryzmat tego, co dzieje się dalej, co dzieje się za chwilę. Ostateczna konwencja rozbiorowa akurat też będzie, obchodzimy teraz tę smutną rocznicę. Została przyjęta dopiero w roku 1797, 220 lat temu. Imię Polski miało być na zawsze wymazane. Ale w tym samym roku, to była konwencja podpisana w Petersburgu, w dalekim Reggio d'Emilia zabrzmiały pierwszy raz słowa tej piosenki Jeszcze Polska nie zginęła. A rok później urodził się w Zaosiu pod Nowogródkiem Adam Mickiewicz i Polska nie zginęła dla zarówno tych, którzy zaśpiewali tę piosenkę we Włoszech, w legionach Dąbrowskiego, jak i dla Adama Mickiewicza to co wiąże się z konfederacją barską i to co wiąże się z tym wysiłkiem ratowania Rzeczpospolitej i to co wynikało realnie instytucjonalnie z tego wysiłku Szkoły Komisji Edukacji Narodowej, które przetrwały zabory, przetrwały w zaborze rosyjskim pod kierownictwem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego jako kuratora Bileńskiego Okręgu Szkolnego pod panowaniem cara Aleksandra I, wnuka Katarzyny II. I z tych szkół wyjdzie właśnie Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, wyjdzie profesor Śniadecki. Z tych szkół wyjdzie ta elita Polski, której na mapie nie będzie, ale która przetrwa następne 120 lat niewoli i która nie zginie. Jakaś część odpowiedzi na pytanie, czy był sens walczyć w Konfederacji Barskiej? Czy był sens potem z pamięcią o tej krwi przelanej przez Konfederatów podjąć reformę, która miała ocalić Rzeczpospolitą i która zostawiła jej testament? Ustrojowy, myślę, że te doświadczenia XIX wieku, które są skonsumowane w roku 18, 1918, w listopadzie, z których korzystamy dzisiaj, i do których dzisiaj nawiązujemy, wspominając święto dwa święta, 3 maja i 11 listopada, jako święta polskiej niepodległości. To jest właśnie głos, którego w debacie, o sensie, Konfederacji Barskiej i sensie Konstytucji 3 maja nie możemy zapomnieć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.